Siemano, tutaj Małparano. Takie wymyśliłem powitanie na dziś. Witam wszystkich, jestem Małpa, gramy we Wiedźmina, trójeczkę, Dziki Gon, zajebista giereczka komputerowa. Więc cóż, ustawię sobie zadanie dobre, bo tutaj trochę majstrowałem przy giereczce. Kurwa, i co paronem, tak. Dobra, idziemy. Wiesz, moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą? Rozumiesz? Jeśli ktoś... Nie rozumiem. Bedrę skurwysyna ze skóry. Puk, puk. Dawaj z buta. To tutaj. Kurwa, znowu się zacięły. To wasza sypialnia. No, pięknie. Użyj wiedźmińskich zmysłów i przeszukaj pokój. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostało. Spadek. Kwiaty. Jakbym miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Dobra. Coś już wiemy. Chyba. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Ale jestem piękny wiedźmin. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Ten obraz. Baron i jego żona wyglądają na szczęśliwych. O, szybko, ej. Coś a chyba? Tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Ciekawe. Pogięty kawałek świecznika. Ktoś roztrzaskał go o ścianę i przebił się do szafy. Robi się ciekawie. Rozejrzę się tutaj. Może znajdę jeszcze jakiś ślad walki. Dobra. Czyli coś jeszcze tu jest. Pyk. O, jest reszta świecznika. I plamy powinie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Coś jeszcze? Ale dokąd prowadzi ślad? No. Ty na mym pierwszym. Siema. Cholera, trafiła świerczyna. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Lol. Chyba zepsułem grę. Jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Porozmawiaj z baronem, dobra. Rozejrzałeś się już? No jasne, gościu. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po trzy razy wypytywałem, czy czegoś nie widzieli. Ale oczywiście nikt nic nie wie. Czyli klasycznie. Dobra. Wiesz coś? Poznajesz ten talizman? Ta. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie ma. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami, no i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Idziemy tam. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Ja chodzi mnie, pierdolę. Chcę tylko zapytać o talizman. Tak, Reczka. Pierdoli się z kozą, powiadasz? To ciekawy osobnik. Dobra, idziemy do niego. Kurwa, złe drzwi. Idziemy tam normalnie. Daleko to jest? 400 kroków. To może dojdziemy tam na nogach, bez żadnej pauzy. Ogólnie mam nadzieję, że wszystko ładnie słychać.
nie igiereczkę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Chujałeś. Ogólnie plus 18, dzieci wypierdalać. No. Jeśli się podoba, to łapka w górę, kciuk w dupę i oglądamy. Ogólnie doceniam, jak ktoś zostawi łapkę w górę i suba. Doceniam, że doceniacie moją pracę. Dzięki, I love you guys, but no homo. Więc tak, no jedziemy tam. Ładne widoki generalnie, więc jest ładnie, jest pięknie. Lecimy kurwa tutaj, lecimy, nie śpimy. Tu chyba będzie teleporter. Niedaleko, tak, dokładnie. Dawaj mi tutaj, szybka podróż. Jedziemy tam do niego. Pyk. A co? Jakie pauzy, przecież jestem waszym ulubionym youtuberem, nie lubicie jak pauzuję, nie? No, po co nam płotka, przecież mamy nogi. Biegniemy tam normalnie, bez płotki. Znajdź chatę kuślarza, dobra, 70 kroków. Jedziemy. Zapnij kurwa pasy, ziomuś. Dobra, jesteśmy, niedaleko. Dobra. Koniec pierdolenia, słuchamy. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. No się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. No, chyba nie. Wynoście się stąd, natychmiast. A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Słyszałem, ty się pomyliłeś. Że dobrze płacą za składniki z rzadkich istot. Ciekawe, ile dostanę za jego oczy. Nie dowiesz się. Kurwa, zginiesz. Czekaj, i bierzemy Queen. O kurwa, ła. O Jezu. Ale go pokroił, tej. Ciśniemy w nich. Lecimy, nie śpimy. Ej, co jest, kurwa? Czemu oni są tacy łatwi? No, bez kitu. Pyk! Kurwa, nie macie. Gnoju. Dobra. Mamy to. Halo? Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie. Kogo diabli są? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czeka. Potrzebuje pomocy. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego. Ja pierdzielę. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Mhm. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły, we władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nie za. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. To się dowie, tej. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zabyta. Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Dobra. Szukać. Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Księżniczka? Koza. Uciekła. Koza, o Boże, o nie. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Dawaj. Bez kozy się nie da. Niechuja ciebie, ani nada, bliat. Dobra, idziemy na kozę. Po kozę. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko,
księżniczko, gdzieś się podziała? Dobra, pójdę po nią. Idziemy szukać kozy, kurde. Dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. Dobra, kurde, zamyśliłem się, bo masakra, kurde. Zamyślony jestem jak, kurde, nie wiem. Tu jak tu wilki są pewnie. Dobra. Pyk, pyk, o kurde, ała. Ale go pokroiłem. Dobra, wracamy, kurwa, tutaj. Pyk, pyk. O, je. Dobra. Łatwo, łatwo. O, tam jest chyba ta koza. Księżniczka. Idziemy po nią. Tu jest. Mamy, mamy to. Dobra. Chodź. Chodź, 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 no. Te nogi. Dobra, koza. No gdzie idziesz? Chodź. Chodź, chodź. Chodź, mamy, mam cukierki, chodź. No. Dobra, koza, no. To wiem, że umiesz, wiem, że potrafisz. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żeby chodź, zamysła? Chodź. Chodź, zaprowadzę cię do guślarza. Usycha z tęsknoty. No. Chodź, chodź. Ej, no chodź tu. Przecież dzwonię tobie. Porazło. Głupia jesteś, koza. Ej, nie wygląda. Jo, koza, jebista jaskinia. Niedźwiedź. Uciekaj, o, niedźwiedź. Dobra, musimy go chyba zapierdolić. Dobra, chodź, a nie się spinasz, gościu. Pyk, pyk. No dawaj. Ty łatwy, ty mi łatwy niedźwiedź, no. Ciach, ciach, dobra, mamy to. Użyj dzwonka, dobra, chodź. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Hono, hono. Mam coś dla ciebie. To znaczy guślarz ma, ale nie chcę znać szczegółów. Chodź, chodź. No, dawaj, dawaj. Tu trupy wilków. Dobrze, dobrze. Wiedźmin robi robotę. Chodź. Do nogi. No. Chodź. Chodź, kici, kici. Taś, taś. Chodź, no kurwa, chodź. Łodką to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zapytać. No dawaj, dawaj. W końcu masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda łodka. Dobra, tu budynek. Nie gadasz. Trzeba go ominąć. Chodź. No ale z ciebie dobra koza, ja pierdzielę. Guślarz chyba dobrze wybrał. XD. No wow, patrz. Zajebiście. Zadanie zakończone! O to chodzi. Koziu miła. Zajebiście. Pomóż mi. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Właśnie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. Krwi, powiadasz? Dziwna ta koza trochę. Ale guślarzowi się podoba, więc nie mamy nic do tego, nie? Ważne, że mu się podoba. Może być. O, dobra muzyka. Mam nadzieję, że to słyszycie. Zajebista.
takie, co nie żyje, a nie umarło. Grubo nie chudo. To za mało muszę... Nie no, o czym dziecku mówisz? Wspomniałeś o dziecku. Czyli Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał. A może pamiętać nie chciał. A może. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człowiek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie. Musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Czekaj, jak odczynić klątwę, to się przyda. Słyszałem, że jednemu wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. Aimroin odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki elfi, krasnoludzki, pradawny. Duchom rasa obca. Nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie, drogę wskaże. Dobra. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. No nie za dużo się dowiedzieliśmy o tym odczynianiu klątwy, no ale cóż. Przynajmniej mamy misję nową, porozmawiaj z baronem. Ale to w następnym odcinku. Na razie wystarczy, jeszcze zobaczymy sobie, co tutaj jest wokół ogólnie. Jakieś bagna, kurwa, rzeczka. Lipa ogólnie. No ale cóż. Dobra, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę, kciuk w dupę, nie? I suba, tak. Doceniam ogólnie, jak ktoś zostawi suba i łapkę. Tak. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, ludzie. Słyszymy się w następnym odcinku. Elo.